Cześć wszystkim, Waldek, kanał Photomix. Witajcie na moim kanale, gdzie odkrywamy wszystkie tajniki Photoshopa. Dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać pomarańczowo-niebieski efekt, który jest niesamowicie popularny w filmach i w fotografiach podróżniczych. Ten kontrastowy i jednocześnie przyjemny dla oka styl kolorowania naprawdę przyciąga uwagę. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak profesjonaliści tworzą te niesamowite, kinowe, kolorystyczne efekty, to jesteście w odpowiednim miejscu. Przejdziemy przez cały proces, krok po kroku, więc nawet jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Photoshopem, będziecie mogli łatwo za mną podążać. Dzięki zastosowaniu narzędzi takich jak Balans Kolorów, Mapa Gradientu czy Krzywe uzyskamy charakterystyczne, kinowe odcienie, Pomarańczowo-niebieskie, które dodadzą waszym zdjęciom głębi i dramatyzmu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i koniecznie oglądajcie do końca. Obiecuję, że nie pożałujecie. A teraz bez zbędnego gadania zanurzamy się w świat cyfrowej magii i możliwości Photoshopa. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Nie będę na początku oryginalny i powiem, że zacznę standardowo poprzez skopiowanie naszego backgroundu, czyli ctrl-j, command-j dostajemy kopię naszego tła i teraz, jeżeli byście chcieli to robić jako dodatek do całego projektu, to można od razu tu stworzyć grupę, jeżeli nie, to można po prostu po kolei lecieć dalej, te warstwy, które będę dalej pokazywał. Czyli Ctrl G, Command G, tworzymy grupę, lub tutaj ikonka tworzy grupę, i jak widzicie, jeżeli zamkniemy, to zamyka nam się to wszystko, i teraz będziemy sobie tutaj tworzyć dalsze warstwy. Jeżeli byście tej grupy nie zrobili, to. Po prostu nad tłem byłyby dalsze warstwy, i po, właściwie nie byłoby co zwinąć. O, taka różnica. Czyli, jeżeli ktoś chce, może stworzyć, jeżeli nie, to nie. I teraz pierwszym krokiem jest zmiana trybu kolorów, a robimy to przechodząc do menu Image, czyli Obraz, Tryb, i tutaj wybieramy, jak widzicie, jest rgb, zmieniamy na lab color. Wyskakuje nam Monit, naciskamy, że nie chcemy naszego obrazu spłaszczać i mamy już tą naszą warstwę jako Lab Color. Jak widzicie, tutaj de facto jak ją włączymy i wyłączymy, to nic się nie zmienia, ale przejdziemy teraz do kanałów. Na górze mamy warstwy i kanały. Jeżeli to klikniemy, przejdźmy do kanału A i tutaj my robimy standardowe kopiowanie, czyli zaznaczamy wszystko, CTRL-A, Komand A. Następnie kopiujemy to wszystko, czyli Ctrl C, Command C i teraz klikamy na kanał B i tu robimy wstawienie tego wszystkiego, czyli Ctrl, Command V. I jeżeli to już mamy, możemy spokojnie zrobić Ctrl, Command D, żeby odznaczyć te, te nasze zaznaczenie i teraz jak klikniemy na Lab, to już zobaczycie, mamy całkiem inny kolor. Przechodzimy do Warstw i teraz tak było przed, tak jest po. I jeżeli komuś pasuje, tak jak wiele razy mówiłem na swoich tutorialach, że można zakończyć te wszelkie prace już w dowolnym momencie, to niektórym może się właśnie ten tutaj efekt spodobać bez żadnego kombinowania i zmieniania. Jednak proponuję, abyście dalej przeszli i zobaczyli, co można fajnego z tego jeszcze stworzyć. Bo naprawdę efekt końcowy będzie bardzo fajny. Teraz, kiedy już mamy to jako lap, to musimy z powrotem wrócić do naszego RGB i powtarzamy kroki. Mamy Image, Mode i jak widzicie, Lab Color. Klikamy na RGB, i tak samo jak wcześniej, nie chcemy spłaszczać. Jesteśmy już na naszym standardowym procesie. Edycyjnym. W tej chwili mamy już podstawę kolorów i teraz należy to wszystko wzmocnić. A wzmacniamy. Przechodząc do warstw wypełnienia, wybieramy Selective Color. I tutaj chcemy wzmocnić kolory czerwony, żółty i cyjan. Czyli z kolorów tutaj, jak naciśniecie, rozwija się menu kontekstowe, z którego wybieramy pierwszy czerwony. I tutaj dajemy w czerwonym cyjanu na minus 100, magenty na minus 30, żeby równo było, żółtego. Chcemy tu dodać żółtego, więc żółtego dodajemy. Tu żółtego wrzucimy na około 35, i czarny zmniejszymy do 30. Następnie wybieramy żółty i tutaj cyjan, pozostawiamy magentę delikatnie na minus 5. Żółty oczywiście dodajemy, czyli żółty w żółtym wrzucamy na około 40 i czarny na 0. Teraz przechodzimy do cyjanu i tutaj cyjanu, cyjanu w cyjanie dajemy na 100, magenta 0. Żółty, oczywiście, troszeczkę mniej, bo damy na 50, żeby równo było. O, na 50. Czarny zostawiamy. I jeszcze możemy podciągnąć neutralne barwy, czyli wybieramy ten szary, i tutaj tylko podrzucimy troszeczkę cyjanu delikatnie do góry, żeby nie za mocno. Już widzicie, ładnie nam to się już wszystko klaruje. Jeszcze wybierzmy. Czarny i w czarnym cyjanu także dorzucimy na plus 10. Natomiast czarnego ujmiemy o minus 5. I zobaczcie, już mamy ładnie te kolory uwypuklone. Teraz tylko je troszeczkę nasycimy. Czyli zamykam to okno. Przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram mapę gradientu tutaj z czarnego w biały jak widzicie stworzyło obraz czarno-biały jeżeli będziecie mieli negatyw to macie tutaj inwersję reverse wystarczy zafajkować i zamienia z lewej w prawą te wszystkie kolory także nie ma problemu zamykamy tą warstwę i zmieniamy jej rodzaj z normal na miękkie światło jeżeli to już zrobiliśmy. To należy dosyć mocno zdjąć krycie. I to dosyć mocno, to jest, to jest do około 30 nawet procent. Może równo dam 30, jak wyjdzie. O, proszę bardzo. I jeszcze raz przechodzimy do warstw wypełnienia. I jeszcze raz wybieramy mapę gradientów. Tak jak było wcześniej, z czarnego w biały. Zamykamy. I teraz żeby stała się magia, przechodzimy do menu obraz i wybieramy jest coś takiego jak apply image. Jeżeli to wybierzemy tutaj nic nie zaznaczamy, nie odznaczamy. Jak widzicie już obraz się zmienił. Klikamy tylko ok i teraz także trzeba zmienić krycie w tym wypadku, czyli także przesuniemy to dosyć. Sporo do około 40 kilku procent. Następnie przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy Vibrance. A tutaj Vibrance możemy przejechać na maksa. Jak widzicie, tutaj jest troszeczkę za mocne, więc możemy delikatnie ująć w tym wypadku do jakichś 85 no, i zamykamy. Jak widzicie, m, zabarwiło nam też usta. I aby to zrobić, musimy. Bo nie powiedziałem wcześniej na Selective Color na maskę warstwy wybrać pędzel kolor czarny, przybliżyć sobie obraz i delikatnie odmalować usta, żeby nie były pomarańczowe, bo praktycznie wszystkie będą pomarańczowe, tak samo tęczówki wszystkie będą zażółcone. Będziemy mieli każdą modelkę z żółtaczką. I teraz już mamy to wszystko ładnie zrobione. Możemy takie zdjęcie już pokazywać wszędzie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może sobie spokojnie zrobić z tego akcję. Tak jak widzicie, tutaj wszystko ładnie jest poustawiane. Tylko można sobie to zmienić, jeżeli chodzi właśnie o odmalowywanie odpowiednich elementów, które nie chcemy, żeby nam zmieniły kolor lub jeżeli dwukrotnie klikniemy na jakiś dowolny, dowolną warstwę, to możemy także zmieniać jej wartość i, i jeszcze sobie ten nasz efekt poprawiać w zależności od kolorystyki naszego zdjęcia. Oczywiście, jeżeli chodzi o patronów, to akcja będzie dostępna w moich zasobach. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że teraz yy, czujecie się. Pewniej w uzyskiwaniu efektu pomarańczowo-niebieskiego w swoich zdjęciach. Jeśli podobał Wam się ten tutorial, dajcie znać w komentarzach. Chętnie zobaczył też Wasze prace zrobione na podstawie tego co pokazuję. Nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów pełnych trików i porad. A teraz do dzieła. Zaskoczcie wszystkich swoimi cyfrowymi cudeńkami i do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam, cześć!